No, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku Sterna na moim kanale. Moi drodzy, piątek i tak jak wspominałem, dzisiaj nie robimy questów. Dzisiaj zajmiemy się podsumowaniem eventu świątecznego, eventu wielkanocnego dokładnie, ponieważ już jakby ten event minął, no i pora coś powiedzieć. Jakby ja przez ten event się nie udzielałem, nie nagrywałem nic, nic nie informowałem, co się u mnie dzieje. W ogóle nie wiem, czy stęskniliście się za barbą. Nie gram na barbie zazwyczaj, ale dzisiaj nie mogę się z pewnych przyczyn na rycal ognąć, bym wam zaspoilerował. I gram na barbie i robię sobie tej klatki. Akurat kamienie tresera mi się przydadzą, taka podpowiedź. Więc tak, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jeżeli wam się podoba, to zostawcie kciuka, a ja już przechodzę do szczegółów. I na Instagrama możecie wbić. Pewnie zastanawia was, ile grałem na evencie świątecznym, ile zarobiłem i ile wyekspiłem. No i o tym dzisiaj powiemy. Na początku przedstawię wam proste liczby, pokażę wam, jak tam u mnie to wszystko wyglądało. No a dopiero później jakby dam swoje przemyślenia na temat eventu świątecznego, jak mi się podobało, czy coś bym zmienił i moje jakby takie pomysły na przyszły rok, jeżeli kogoś to interesuje. Więc jakby zacznijmy sobie od początku. I pierwszą rzeczą, jaką poruszę i chyba najciekawszą, jest złoto, jakie zarobiłem, ponieważ na tym evencie świątecznym można było naprawdę sporo zarobić. I zacząłem na tej postaci i grałem na tej postaci dosyć sporo, nie grałem na rycku, na tej postaci zbierałem jajka, dosyć dużo tych jajek zbierałem, uzbierałem ich, uwaga, 6000, ponad 6000, tutaj macie teraz screena, w sumie dwa screeny, bo trochę też na rycu tych zbierałem, mimo wszystko, ponad 6000 jaj, no i prawdopodobnie jesteście ciekawi, ile zarobiłem, no i zaraz wam pokażę. Słuchajcie, zacząłem z pustym ekwipunkiem, miałem dokładnie 0 złota, i teraz mam, uwaga, 4 miliony i 4 tysiące, aczkolwiek 80 właśnie zabrała tresura. Więc 4 kk w 2 dni. W trzeci dzień trochę już nie grałem, mi się nie chciało, więc w 2 dni, w 2 noce w sumie 4 miliony zarobione. Czy to jest dużo? Nie sądzę. Myślę, że mogę zarobić o wiele więcej, mimo wszystko. I trochę tutaj zawiodłem, powiedzmy, samego siebie, ponieważ chciałem o wiele więcej zarobić. Niestety, no jakby, może to trochę pech. Trochę pech z tych jajek nie za bardzo mi dropiło. W sumie jak już dropiło, to itemy po 100 kk, co zaraz zobaczycie. Jakby trochę się pobawiłem i wam posortowałem. I teraz słuchajcie, na ekranie będziecie mieli wszystkie itemki, które mi wydropiły podczas zbierania jajek, więc możecie sobie to zobaczyć takim fajnym jakby czymś. Dobra, witamy z powrotem. Więc słuchajcie, 4 miliony złota zarobione. Już zaraz tych milionów nie będę miał, mam już zakupy zaplanowane, ale czekałem, żeby nagrać ten film, więc zaraz tego hajsu nie będę miał. Przy okazji, teraz korzystając z okazji, super, nagrywam to w środku nocy, nie? Znowu już mówię cicho i znowu mówię tak nieśmiało trochę, jakbyście je słyszeli, co pewnie już słyszycie swoją drogą. Zwycięzca wzorka będzie na koniec tego odcinka, a w tym tygodniu do wygrania, myślę co? Bo nie mam chyba nic z depo już. O, jak tak sobie pomyślę. Nie, jeszcze mam gest władcy. Chcecie gest władcy w tym tygodniu? Jeżeli chcecie gest władcy, to napiszcie nic w komentarzu i gest władcy poleci wasze konto, nie? No, więc napiszcie swój nick w komentarzu. No i za tydzień sobie, albo za 2 tygodnie sobie wylosujemy kolejną osobę, która jest szczęśliwa i wygrała. Dobra, słuchajcie, no i tak wygląda kwestia złota. W sumie spoko, ale jeszcze została kwestia expa. Ile tego expa wiłem? Jak widzicie, barbarzyńca stoi w miejscu. 93 level, wciąż 157 milionów expa. Stoi to w miejscu, w ogóle na barbie już nie gram, olałem tę postać kompletnie, już na 100% praktycznie, przynajmniej póki co, może kiedyś sobie do niego wrócę. Póki co nie chcę nim się grać, mam lepsze pomysły, gram na rycku, no i na tym rycku właśnie expiłem. No i tego expa nie szło zbyt dużo, aczkolwiek dużo grałem. I ile wyexpiłem? Uwaga, powiem wam tak, tutaj macie teraz na ekranie taki mój pasek expa po prostu, tak, taką animację. No i zobaczcie sami, jak ten exp ładnie powoli się sypał, więc teraz prawdopodobnie to widzicie, nie wiem, ja będę się bawił w montażu zaraz, mam mały plan na to. I tak ten exp leciał i zatrzymał się dokładnie w tym momencie. W tym momencie mam chyba 300 kk więcej niż na obrazku, bo jeszcze wyexpiłem trochę dzisiaj, ale tak to właśnie wyglądało. To wszystko się wyexpiło przez 2 dni, bicia kurzajek chyba, tak, albo jakichś tam innych kurczaków na płaskowyżu. I biłem to, no, dosyć sporo, 2 levele praktycznie wbite, jakbym jeszcze chciał, bym sobie dobił ten 7-9, no ale na 7-8 skończyłem, więc praktycznie 2 levele wbite na evencie w 2 dni. Czy to jest dużo? No też nie sądzę, ponieważ na świątecznym wbiłbym o wiele więcej.
dostawałem na Alcie, trzeba pamiętać, dostawałem po 40, po 50 tysięcy za grupkę, czasami 20, jak było PT z wysokimi poziomami, więc no, nie było tego zbyt dużo. Bicie tego akurat było przyjemne, bo te kurzajki całe padały dosyć łatwo, jak się fajne PT zorganizowało, z barankami trochę dłuższe walki były, ale też było w porządku, no tak czy siak tego expa zbyt dużo nie było. No i właśnie teraz dochodzimy do moich przemyśleń na temat eventu, no i jak już pewnie słyszycie, mam takie przemyślenia, a nie inne, mianowicie, event sam w sumie mi się podobał, tak wbrew temu co mówię cały czas. Kurde, nie mam gryzki tutaj nigdzie. Co to są w ogóle za taktyki? Boże, ja tym barbarzyńcom jakieś dziwne rzeczy robię ostatnio. Event sam sobie mi się podobał. Był spoko zorganizowany, mimo wszystko. Były ciekawe rzeczy, było jakby dużo możliwości tego, co chcemy robić. Były, tak, było zbieranie jajek. Były expy na doświadczenie. Quest na doświadczenie. Był quest na doświadczenie dla petów. Był quest na skin, jeżeli ktoś chciał. I też można było sobie po prostu expić zabijając grupki. Więc na to, co nas nauczyli w Taernie, czyli po prostu mamy sobie jedno zleconko i bicie grupek, no jest to naprawdę dosyć sporo i mi się podoba. Jak najbardziej na plus. Spoko event, jeżeli chodzi o sam zamysł. Natomiast jeżeli chodzi o liczby, tutaj trochę biednie, muszę przyznać. No, myślałem, że będą większe, jakby chciałem troszeczkę tutaj strajhardować, grać całe dwa dni, ale ten exp był jak nie mniejszy niż na loskach, że tak powiem, na moim rycu, i to mogło być naprawdę do zmiany. Może czymś to jest podyktowane po prostu, może dużo tego expo ostatnio gracze wbijają, ale naprawdę te liczby były małe. Niektórzy chyba nawet nie za bardzo chcieli na tym expić, ponieważ mieli lepsze expowiska, więc słabo, jeżeli o to chodzi. Jeżeli chodzi o złoto, mam wrażenie, że w zeszłym roku było tego złota więcej, jakieś te itemy były ciekawsze, może po prostu miałem pecha. Natomiast jak rok temu zbierałem jaja, to miałem ich o wiele mniej, ponieważ grałem naprawdę, nie wiem, z 3 godzinki może je zbierałem i zarobiłem więcej, ponieważ dropiło mi same itemy po milion. Natomiast tutaj, jak widzieliście na początku, no pech, same za 100k, za 200k, za max 300k, jenę chyba tam za milion wydropił, więc naprawdę kiepsko, ale może to był mój pech, więc tutaj nie oceniam. Jeżeli chodzi o skina, to jest też ciekawe, skin w tym roku oczywiście buty, jeżeli nie widzieliście, mogę wam teraz je pokazać. Czy mi się podoba? Podoba mi się przyszłościowo, ponieważ twórcy planują zrobić prawdopodobnie cały set z tego króliszala, czyli będą jeszcze spodnie, będzie jeszcze klata, hełm, i w tym momencie to będzie wyglądało naprawdę fajnie. Póki co same buty, no tangary północy, jakbyście to powiedzieli na czatach, że to są tangary północy, no nie podobają mi się, to znaczy one są ładne. Nie powiem, że nie są ładne, bo samym sobie z chęcią ubrał, natomiast masa pracy, jaką trzeba było poświęcić, żeby te buty wykonać, i masa też złota, platyny, no to sprawia, że tracą jakby na wartości, moim zdaniem są nieopłacalne. Mimo wszystko prawdopodobnie niedługo będą drogie, więc osoby, które craftowały te buty, teraz mogą sobie sporo na tym zarobić. Mi się nie chciało, nawet nie wiem, co się robiło, żeby je skraftować. Wiem tylko, że były te zlecenia, ale nie próbowałem nawet, bo po co, po prostu wiedziałem, że tego nie będę robił. Tak samo zresztą jak rok temu, może za rok sobie coś skraftuję, zobaczymy co będzie w sumie, nie? Więc w sumie spoko, sam zamysł skinów, jakby całego setu z tego królisza też fajny. Mam nadzieję, jakbym miał wam powiedzieć tak szczerze, mam nadzieję, że jak będzie na przykład za 2 lata event wielkanocny i będzie już cały set, bo co jeszcze zostało? Spodnie, klata i hełm, to 3 lata. Jak za 3 lata będzie event, no to będzie można stworzyć wszystko, ewentualnie kupić wszystko za na przykład dosyć duże sumy platyny, bo no, takie ograniczanie się, wiecie, że na przykład w roku 2016 mogliście dostać pelerynkę, a potem możecie kupić od innych graczy, a to też się jakby kończy prędzej czy później. Jest to dosyć słabe, moim zdaniem. O ile sam zamysł fajny, tak potem, jeżeli mamy, wiecie, jeżeli 3D ma się rozwijać na nowych graczy, no to tak średnio, nie? Bo nowi gracze nie będą mieli okazji sobie tej pelerynki na przykład dostać, więc mam nadzieję, że na koniec będzie jakby podsumowanie i będzie można wszystko sobie kupić, albo wszystko skraftować na raz. Super mi idzie w ogóle, ten barbarzyńca jest kozakiem totalnym. Zapomniałem, jak fajna jest ta postać. Bije sobie w tego gościa z tą tarczą. Mogę gryzienie w sumie mu dać. Tak bije te klatki sobie bez ładu i składu. Nawet daj mi gryzienie, w ogóle bez furii to robię. Jazda, nie boję się. Nawet nie patrzę tak naprawdę. Mało mnie to obchodzi, chcę tego kamienia tercera stąd. Z tych klatek, nawet jaki motyl padnie, to sobie go odkupię, nie? Za darmo po 5 godzinach chyba. Tak jak powiedziałem, nagrywam to w nocy, dlatego mówię tak cicho. Jakbym był trochę przymulony. Nastrój mam super fajny, zaraz sobie kończę w ogóle serial. Nie powiem wam, jaki będziecie spoilerowali, ale zaraz kończę sobie serial, będę sobie jadł. Byłem jeszcze dzisiaj w sklepie, nawet była kwarantanna. Tak trochę odbiegam od tematu, zdaję sobie sprawę. Ale byłem w tym sklepie w masce i mogę sobie zaraz zrobić najlepszą kolację świata z finałem serialu, więc nastrój bituwa, tylko muszę mówić cicho. Dobra, moi drodzy, co jeszcze chcę powiedzieć? Jeżeli miałbym możliwość zmiany czegoś w tym evencie,
Bo czemu nie, nie? W ogóle piszcie, swoją drogą, nie powiedziałem wam. Piszcie, ile zarobiliście, ile expa zarobiliście, jak wam się podobał event, piszcie w komentarzach. W tym momencie, kiedy ten odcinek widzicie, już jest na społeczności ankieta, które możecie sobie zagłosować, ile jajek wydropiliście, bo jestem ciekawy, więc macie tam możliwości, więc sobie zagłosujcie. No i tak, gdybym miał możliwość zmiany czegoś, co bym zmienił? Po pierwsze, primo, zmieniłbym system wypadania jajek. Pomyślałem sobie to, nie, przed odcinkiem, żeby nie było czegoś takiego, że jeżeli jesteśmy w PT, tylko jedna osoba zbiera te jajka i tylko jedna osoba dostaje itemki. Ponieważ było to strasznie frustrujące, kiedy przypuśćmy, biliśmy sobie grupki, no i ten lider bił te grupy, ale tam biegał za tymi jajkami, jak jakiś zobaczy, to się na nie rzuca i tak dalej. I jakby osoby druga, trzecia, czwarta, piąta w teamie wiedziała, że nie dostanie nic z tych jajek i tylko ta osoba, ten lider może dostać coś fajnego. No i to takie słabe, nie? No i szamani. Czy ja tych szamanów pokonam? Nie pokonam, jestem bez kruka. Dobra, to koniec klatek. No to zrobiliśmy trzy klatki, super. Nie ma opcji, żebym na motylku pokonał szamanów. Chociaż może bym pokonał, zapomniałem, jaki ten barba jest silny, tak naprawdę. Oddamy sobie to do depo. No więc było to frustrujące, że tylko ta jedna osoba jakby prowadząca w teamie mogła coś fajnego dostać z tych jajek. No i jakbym to rozwiązał? Rozwiązałby to tak, że po prostu mamy podzielone szanse. Jeżeli jesteśmy w 5 w PT, to procent szans na drop dzieli się razy 5, dzieli się przez 5 po prostu, czyli mam na przykład, że jest 1% szans na dropa, to jest 0,2% szans na dropa i każdy ma szansę sobie coś fajnego wydropić i w tym momencie to zbieranie jajek w PT byłoby sensowne, no a tak, znowu trochę niesprawiedliwie, nie? O, to mam jeszcze quest na odcinek. O, po co tu szedłem, nie wiem. Mogliśmy zarobić dukaty, mogliśmy zarobić imperiały, chyba nie było do zarobienia mięsek. O, w ogóle patrzcie, mogę sobie depozyt rozszerzyć. Po update'cie. Chyba nie było do dropienia mięsek, co mnie bardzo cieszy, ponieważ ja teraz będę na mięsku dużo siedział, taki spoiler, więc mi się to bardzo podoba. Mięsko raczej nie stanieje, no super generalnie, gorzej z na przykład, z czym w sumie, nie wiem, z imperiałami i dukatami wordlińskimi, to akurat ich nie mam, na rysku mam. Na pewno powracający problem grupki, oj przepraszam, puknąłem mikrofon, powracający problem grupki, które się respiły, było ich mało, były lagi na serwerze, no to wiadomo jak to działa. Ja dalej zastanawiam się, dlaczego twórcy nie pokusili się na zrobienie czegoś takiego, żeby te grupki rozłożyć po mapie. No i zdaniem, to nie dość, żeby zredukowało lagi, to jeszcze by zredukowało frustrację graczy. Ale może się nie znam, może jakoś to tak działa, że gdybyśmy rozrzucili grupki po całej mapie w tajemnie, no to by były większe lagi, w sumie to nie wiem. Ale no, bicie się ciągle na tym płaskowyżu, ewentualnie w lesie koldów tam widziałem było sporo graczy, którzy sobie ekspili. Bez sensu. Czemu się ściskamy tak bardzo? Rozłożyć te grupki na Kemenak, na bardziej na garnizon, w sumie na garnizon nie byli. Na Kemenak głównie, w Kemenaku było pusto, tak? Jakiś, nie wiem, wymarła osada, grupki sobie powkładać, żeby po prostu można było po całej mapie biegać, te grupki zbierać. To by było naprawdę spoko. Siema. Dobra, ktoś mnie poznał. 6. To do mnie, nie? Nikogo tu więcej nie ma. 6. Nic nie dropi, pozdrawiam serdecznie. No, więc nie rozumiem tego zastosowania. Przez to były lagi. Eskuj barbę. Dzięki mordo. Fajna rada. Ogziom. Super, pozdrawiam fanów. Tutaj też mi pisze. Shido, pomożesz w queście. No nie, halo ludzie, ja robię odcinka. Iryce, ubieraj. Ja fan. Dobra, spoko, pozdrawiam was panowie. Szanuję was bardzo. Dobra, no, więc tak to wygląda. Więc tak to wygląda. Czy coś chcesz jeszcze powiedzieć? Mam nadzieję, że za rok będzie jakby mniej lagów. Przede wszystkim, że będzie ten quest już na Broken Ranksie. Fajnie by było zobaczyć. Takie 3D, wiecie, grupki w 3D po prostu. Nie wiem co gadam. Jeżeli chodzi o czempiona, który był w Bayernie, wygląda ładnie. Widziałem na filmach. Ukrozne, pozdrawiam. Widziałem na filmach, że naprawdę są ładne. Te barany, czy co tam było, jakiś taki wielki baran. Drop chyba też całkiem przyzwoity, dużo pieniążków dropiło. Dobra, moi drodzy, nie przedłużam. 16 minuta filmu. Myślę, że coś jeszcze chciałem powiedzieć, bo miałem dużo do gadania. Norbert dołączy do mojej drużyny. Siemanko Norbert, witam serdecznie. No ale dopuścił moją drużynę. No cóż, bywa. Co w przyszłości? Takie pytanie szybkie. Będę robił rydza. Przypominam, Tankmeister. Na Barbie już nie gram. Logam czasami, żeby coś porobić. Na przykład teraz sobie zrobiłem klatki. Będę robił rydza i w środę będzie film z rydzem naprawdę mega bardzo fajny. Mega bardzo fajny. Jest super w ogóle, nie? Więc w środę was zapraszam na film z rydza i za tydzień w piątek zapraszam was na questy. I w tym momencie zapraszam was ponownie jeszcze na Minecrafta. Kochani, nie lubicie Minecrafta? To polubicie. Paczka modów, w jakiej sobie gram, w jaką sobie gram, jest po prostu cudowna. Zobaczcie odcinki, co drugi dzień jest Minecraft na kanale, więc sprawdzajcie, bo jest naprawdę mega fajna paczka modów i polecam wam sprawdzić. A ja się z wami żegnam, Radio SK z tej strony. Tutaj Robert Śruba, wygrał pan 1000 zł. Żegnam się z wami, widzimy się w kolejnych odcinkach, jutro na Minecrafcie właśnie. Do zobaczenia, papa, cześć. Ja byłem La Bomba, chciałem powiedzieć. Czemu chciałem powiedzieć La Bomba? Boże święty, halo, która godzina? Ja byłem Oskar, siemanko.
Kochani, właśnie robiłem losowanie dla Was, tak swoją drogą, jest w tej chwili przed publikacją odcinka. No i co ciekawe, było mało osób chętnych, ponieważ tam gdzieś na koniec tylko powiedziałem, że będę rozdawał itemek. Jak widzicie, teraz na żywo sobie tutaj, znaczy na żywo, chwilę temu, losuję sobie osobę z nikiem i nie mogłem na taką trafić, więc piszcie komentarze swoimi nickami, macie większą szansę na wygraną ostatnio. O, on wygrał.